okiem powiatu polkowickiego. Informacje, reportaże, podsumowania. Audycja sponsorowana. Łemkowie kochają sztukę. Pokazują to w pieśniach i tańcu. Pierwszy weekend sierpnia w Michałowie koło Chocianowa odbyła się 36. Łemkowska Watra na Obczyźnie, czyli impreza, która gromadzi społeczność łemkowską z całego świata. Już teraz zapraszam na program Okiem Powiatu Polkowickiego, w którym przybliżymy to kulturalne wydarzenie. Czyli ognisko górali karpackich rozpalił 83-letni mieszkaniec Michałowa Jarosław Szlachtycza, który na Dolny Śląsk trafił w wieku 14 lat. Rozpalenie watry ma na celu przywołanie pamięci o ludziach, którzy odeszli, wspominanie dawnych czasów i obudzenie poczucia wspólnoty. Szlachtycz Jarosław, najstarszy człowiek, który we wiosce on odpala watrę. Watra to jest święto, łemkowskie święto. Tu się schodzą łemkowi, nie tylko łemkowi, bo każdy może przyjść, nie? No i przychodzą młodzi, żeby potańczyć, pośpiewać, no a starzy, no jak starzy, no, żeby usiąść sobie, pogadać, pospominać czasy, no i tak to jest, no. Wie pani, tak już z kolei z roku na rok tak to idzie. Tradycje stara się podtrzymać również młodzież, która śpiewa w zespołach. Poszerzamy naszą kulturę, uczymy się jej nowych rzeczy, zbliżamy się do siebie. Chcieliśmy właśnie podtrzymywać tą tradycję, żeby ona nie zaginęła. Tak. A rodzice jak na to zareagowali? Są zadowoleni, że nie chcemy, aby po prostu nasza kultura zaginęła. W tym roku na scenie zaprezentowało się kilkanaście grup muzycznych. O programie mówi Andrzej Kopcza, organizator łemkowskiej watry w Michałowie. Tych zespołów mamy takie dwa sztandarowe, czyli Kyczera i Kciwoczka, właśnie z Przemkowa. Kyczera wiadomo jest z Legnicy. Natomiast jeszcze jest parę takich zespołów, które kiedyś, no jest taki zespół, Serencza też oczywiście jest, Teroczka, która jest z Gorlic, jak w pewnym sensie kultywuje najstarszego takiego zespołu, najbardziej znanego, to jest Lemkowina. Lemkowina już nie istnieje, ale między innymi syn jednego z wybitnych członków, nie tylko członków Lemkowiny, Andrzej Tuchanowski, syn Piotra Tuchanowskiego, prowadzi tenże zespół. Watra to jest już tradycja, choć na przestrzeni lat się zmienia, przyznaje Kamil Ciupak, wicestarosta polkowicki. Z jednej strony teren jest bogatszy w infrastrukturę, którą latami tutaj wszyscy zaangażowani ludzie i mieszkańcy budowali. Z drugiej strony zmieniła się organizacyjnie, ale dalej pozostał taki specyficzny klimat tej imprezy, tego miejsca. I mam nadzieję, że to się nigdy nie zmieni. Cieszymy się również z tego, że sztandarowy w naszym powiecie zespół Łastiwoczka, jeden z dosłownie kilku takich reprezentujących powiat na zewnątrz, też jest sztandarowym takim zespołem Stowarzyszenia Łemków na tej imprezie. Kultywowanie tej tradycji i rozwój tej kultury to przynosi efekty. W tym roku odbyła się również inna impreza mniejszości łemkowskiej na terenie powiatu polkowickiego, więc ta kultura się rozwija. Dodajmy na koniec, że podczas watry złożono kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym Łemków wysiedlonych ze swoich etnicznych terenów w ramach tzw. akcji Wisła w 1947 roku. Okiem powiatu polkowickiego. Informacje, reportaże, podsumowania. Audycja sponsorowana.